ostatnich latach jesteśmy świadkami niepokojącego trendu, a mianowicie wzrostu popularności sterydów anabolicznych. How many people are using steroids? In the UK alone, they estimate around 1 million people using steroids of some form regularly. And in the US, it's estimated between 3 and 4 million. Nie jestem osobą naturalną. Po tej farmakologii czuję taką moc. Znam się trochę na sterydach, ponieważ brałem w swoim życiu trochę sterydów. Wolę być szczery. Środki dopingujące zyskały niezwykłą popularność, szczególnie przez pryzmat promocji ich przez fitnessowych influencerów w mediach społecznościowych, takich jak Instagram, TikTok czy YouTube. Szczególnie często są stosowane w sportach sylwetkowych, sportach walki czy sportach wydolnościowych. Co do Marcina Dubiela, znanego z programu Condon Challenge. Już na pierwszym treningu pytał się mnie, czy jakieś sterydy ma zażywać, czy coś tam. Ja mówię, że ja nie jestem od brania sterydów. Są jacyś specjaliści, do których niech się zwróci, bo ja jestem trenerem od MMA. Przemysł fitness przez ostatnie dekady przeszedł ogromną przemianę z niszowego hobby do biznesu wartego miliardy dolarów. W ostatnich tygodniach wybuchł niemały skandal po tym, jak po raz kolejny wykryto u Roberta Karasia niedozwolone substancje, a ten po raz kolejny zaprzecza ich stosowaniu. Decyzja o jego zawieszeniu została ogłoszona w lutym i potrwa do roku 2025, a Robert Karaś po raz kolejny utraci zdobyte tytuły. Nie brałem czegokolwiek przed startem, jakby wiesz. Mhm. Nigdy. To był jedyny raz przed tą walką, gdzie się na to jakby zgodziłem i wiedziałem, że to jest kilka godzin, więc w sumie mi to naprawdę nawet nie robiło. Nie wiedziałem, że ja robię jakby coś złego. Stosowanie sterydów w branży fitness budzi niemałe kontrowersje. Przez niektórych uważane jest za podstawę w budowaniu masy mięśniowej, a przez niektórych za drogę na skróty, która pomaga osiągać cele sylwetkowe. Produkcja Vice stanowiła punkt zwrotny w medialnej narracji o sterydach. Dokument ten, zamiast skupiać się na skandalach sportowych, przybliżał historię zwykłych ludzi, którzy sięgają po te substancje. Przedstawienie sterydów jako leków każdego człowieka znacznie odbiegało od wcześniejszych, dominujących opowieści. Film ukazał, że motywacje zażywania sterydów są różnorodne, od poprawy wyglądu i samopoczucia, przez chęć zwiększenia wydajności w pracy, po próby radzenia sobie z presją społeczną dotyczącą wyglądu. Początkowo sterydy anaboliczne były związane tylko ze środowiskiem zawodowych sportowców. Przypadki znanych sportowców, u których wykryto niedozwolone substancje, często trafiały na nagłówki wielu popularnych gazet, co także wzbudzało niechęć do stosowania tych środków przez ogół populacji. Media koncentrowały się na głośnych skandalach dopingowych, jednak pomijając różnorodność użytkowników środków dopingujących. See a guy like this, he's only 15 years old and he's gained 60 pounds in a fucking month. Supposedly. Początek popularności sterydów anabolicznych sięga lat 50. i 60. XX wieku, kiedy to zaczęto je wykorzystywać na masową skalę w sportach wytrzymałościowych czy w sportach sylwetkowych. Trained till I was just about 20 years old before I took my first steroid. Wow, he's like saying it like that's a long time to before he started. Jednak to lata 80. z centralną postacią Arnolda Schwarzeneggera przyczyniła się do ogromnego wzrostu i dyskusji na temat środków dopingujących. Schwarzenegger built his PED regimen around two drugs, testosterone and D-ball. W tamtym okresie też po raz pierwszy zaczęto zastanawiać się nad wpływem środków anabolicznych na zdrowie użytkowników. Steroids don't make you big themselves. They kind of just enable you to work out harder, which will get you bigger. Odkrycia dotyczące negatywnych skutków stosowania środków dopingujących, takich jak problemy z sercem, problemy z wątrobą czy problemy psychiczne, nie odstraszyły jednak zawodowych sportowców. Now, me personally, I've been taking steroids since I was 18. I'm 43, so what is that, 25 years of steroid use? Kolejny znaczący przełom to era mediów społecznościowych, gdzie niektóre osoby sięgają po środki dopingujące w celu zdobycia licznych followersów, a co za tym idzie zwiększenia swojego statusu majątkowego. Their belief of what a man should look like, along with social media, these sort of idealized forms of masculinity are created and people try and embody these through their physique. Zdjęcia idealnych sylwetek stały się przepustką do internetowej sławy czy sukcesu. Rok 2012 to największa afera dopingowa w historii sportu. Lance Armstrong przyznaje się do stosowania środków dopingujących podczas swoich licznych startów w Tour de France. Jego wstrząsające zeznania doprowadziły do bezprecedensowej kary i odebrania mu wszystkich tytułów, a także dożywotnio zbanowano go przez liczne federacje. W tamtym momencie jego kariera sportowa legła w gruzach.
Jednak po ponad 10 latach cały czas możemy natknąć się na nagłówki opisujące skandale dopingowe w sporcie. Podczas lokalnych zawodów lekkoatletycznych w Indiach doszło do skandalu dopingowego, gdy zawodnicy zaczęli uciekać przed kontrolerami antydopingowymi. Wydarzenie to spowodowało chaos z uczestnikami unikającymi testów antydopingowych i niektórymi nie pojawiającymi się nawet na ceremoniach wręczenia medali. Sytuacja osiągnęła szczyt, gdy tylko jeden zawodnik wziął udział w finale biegu na 100 metrów, a inni stwierdzili nagłe kontuzje, aby uniknąć dalszych testów. Skandal wywołał obawy dotyczące stosowania dopingu w indyjskiej lekkoatletyce, zwłaszcza po znalezieniu pustych ampułek z EPO w toaletach stadionu. Sportowcy często stosują strategię mikrodawkowania, która praktycznie uniemożliwia wykrycie u nich niedozwolonych substancji. Ta taktyka nie jest ograniczona jedynie do sterydów anabolicznych, ale także m.in. do hormonów wzrostu, sarmów czy peptydów, które także są niezwykle trudne do wykrycia. W Polsce z obowiązującym prawem zakup oraz wykorzystywanie sterydów we własnym zakresie nie jest objęte sankcjami karnymi. Niedozwolone jest natomiast ich wytwarzanie czy rozprowadzanie na szeroką skalę. Ogromnym problemem jest wykształcenie się szarej strefy, na której wiele produktów jest wątpliwej jakości, a także przyjmowane są sterydy niewiadomego pochodzenia. Kryminalizacja wprowadzania sterydów do obrotu mogłaby zlikwidować szarą strefę, a także zapewnić użytkownikom produkty wysokiej jakości, które spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa. Ponadto liberalizacja prawa odnośnie dopingu mogłaby przyczynić się do rozwoju nauki, a także zapobieganiu ewentualnym skutkom ubocznym. Więcej badań przyczyniłoby się do lepszego zrozumienia tych substancji oraz tego, jak wpływają one na zdrowie człowieka. W wyszukiwarce Google podczas wpisywania frazy sterydy pojawia się ponad 4 miliony wyników. Zakup sterydów jest tak prosty jak zakup zwykłego suplementu diety. Używanie sterydów stało się normą. Sięgają po nie ludzie z różnych środowisk, od prawników czy dyrektorów firm po fizjoterapeutów w czołowych klubach sportowych. Obecne trendy społeczne i kulturowe promują muskularną sylwetkę jako ideał piękna i sukcesu. To popycha niektórych ludzi do sięgania po sterydy w celu szybszego osiągnięcia tych standardów. Robert Burnejka, znany również jako hardkorowy koksu, wzbudził ogromne kontrowersje podczas swojego występu w kanale sportowym, gdzie promował nielegalne w Polsce sarmy. Burnejka chwali te preparaty, nazywając je bezpieczną alternatywą dla sterydów anabolicznych. Jednak nie podkreśla tego, że nie są one przystosowane do stosowania przez ludzi. W erze cyfrowej media społecznościowe zyskały ogromną możliwość kształtowania opinii na różne tematy, w tym na temat środków dopingujących. Zero aches and pains, super quick recovery time, and then obviously you're just building on that muscle all the time, so you're able to go up the weights. Every week, you know. Promowanie określonych wzorców, na przykład poprzez wyidealizowane sylwetki, często skłania użytkowników do sięgnięcia po coraz to mocniejsze środki. Influencerzy fitness, kulturyści, a także zwykli bywalcy siłowni często dzielą się swoimi doświadczeniami na temat stosowanych przez nich środków. Do you think that the fitness industry is glorifying steroids by chance? I think that indirectly that they are, without even realizing it. W swoich postach często gloryfikują sterydy, nie mówiąc nich o skutkach ubocznych, z jakimi muszą się na co dzień mierzyć. So there's a lot of side effects that come along with taking more stuff. Again, but I just don't want to take anything, bro. I just don't want to take all that stuff. I just want to stay on my TRT. Nathan Marcoń, znany również jako Bóg Estetyki, jest obecnie jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskim świecie fitness. Swoją przygodę na YouTube zaczynał pod nickiem Rakowski, gdzie jako młody, otyły chłopak otwierał paczki z Dark Webu. Nie mogę, bo jak mówiłem, zabronił mi sprzedawca, także jeżeli po prostu wierzycie, to jest mi fajnie, że wierzycie. Naprawdę. Następnie po kilku latach wraca, zupełnie odmieniony i próbuje odwzorować legendarnego Zyza. Jednak w porównaniu do Zyza, Nathan Marcoń nie przyznawał się do stosowania środków dopingujących i cały czas podkreślał swoją naturalność. Biorąc pod uwagę to, jak krótko trwała jego przemiana, wydaje się oczywiste, że stosował środki dopingujące, do których zresztą później się przyznał. Moja bomba wygląda tak, strzał propa, bo byłem w melanżu i mi się kurwa nie chciało. Po tej farmakologii czuję taką moc, że nie zasnę ni chyba. Mam sobie zbyt dużą agresję, nie umiem spać. Czuję się radiator. Ale serio, jestem cały nabuzowany. Ja leżę, chociaż ja mam oddech już. Nathan Marcoń, zamiast tworzyć iluzję naturalności, mógł wybrać drogę transparentności. Brak otwartości co do stosowanych środków stwarza nierealne oczekiwania oraz wprowadza odbiorców w błąd. Jeden z najpopularniejszych fitnessowych influencerów na świecie, trener Greg, w przeszłości zajmował się dystrybucją sterydów. So,
You, in your past, were a former steroid dealer. Yes. Why do you want to even talk about this on the internet? Well, honestly, I want people to know about the dangers of this and how common it is, and being somebody that used to sell it. Według niego sterydy od wielu lat nie są zarezerwowane wyłącznie dla zawodowych sportowców czy kulturystów, ale także sięgają po nie zwykli szarzy ludzie. Ta powszechność sprawia, że sterydy wydają się mniej niebezpieczne, a także prowadzi to do ich lekceważenia. And then once you got caught, were you like arrested? Yeah, came in my room 5 in the morning, five guys, handcuffs, doors. No way. Chociaż krótkoterminowe korzyści związane z przyjmowaniem sterydów zostały dobrze poznane, to jednak ich długoterminowy wpływ na zdrowie zostaje cały czas zagadką. Wiele środków dopingujących doprowadza do zwiększenia masy mięśniowej, a jak dobrze wiemy, nasze serce także jest mięśniem. Wzrost rozmiaru serca, tak zwana kardiomegalia, jest jednym z najbardziej niebezpiecznych skutków ubocznych związanych z przyjmowaniem środków dopingujących. Sekcja zwłok jednego z popularniejszych kulturystów ujawniła, że jego serce było czterokrotnie większe od przeciętnego człowieka. The steroids enter the brain and they have incredible effects in the central nervous system. The biggest one is like tread, but that's probably the most toxic thing you can put in your body. And I've done it in the past, but I don't anymore. I just haven't touched it in like 5 years. Why? Sterydy mogą być podawane w formie iniekcyjnej, w formie zastrzyków oraz w formie oralnej, czyli w formie tabletek. Ta druga forma podawania wiąże się z negatywnym wpływem na zdrowie naszej wątroby. Kolejnym niezwykle popularnym skutkiem ubocznym jest negatywny wpływ sterydów na zdrowie naszych nerek. Nawet w naszym niedużym polskim świecie fitness istnieje co najmniej kilka osób, które zmuszone były poddać się dializie nerek. Nie należy także zapominać o negatywnym wpływie sterydów anabolicznych na zdrowie psychiczne. You feel like superhuman when you do it. So, and when you see the strength increases, people think, oh, this is amazing. Użytkownicy mogą doświadczyć wzrostu lęku, zaburzeń nastroju, a nawet tak zwanego roid rage. Furia sterydowa to stan, w którym osoba zażywająca środki dopingujące nie panuje nad swoim zachowaniem i cechuje się skrajną agresją. W tym temacie powstało kilka prac badawczych, które jednoznacznie wiążą wpływ środków dopingujących na wzrost poziomu agresji. Wpływ mediów społecznościowych na percepcję własnego ciała jest niezwykle znaczący. Codziennie zalewani jesteśmy idealnymi obrazami ciał, co może doprowadzić do negatywnej samooceny. Wtedy też szukamy szybkich metod na poprawę naszego wyglądu i możemy natknąć się na wiele substancji nieznanego pochodzenia. Dostęp do środków anabolicznych, sarmów czy peptydów jeszcze nigdy nie był tak łatwy. Wystarczy kilka szybkich kliknięć, aby zamówić upragnione środki, które zostaną dostarczone do naszego paczkomatu.